Dobra, słuchajcie, nie ma co czekać. Ta dzisiejsza prezentacja jest skutkiem kilku pytań na poprzednich tych webinarach a propos, jak się robi dokumentację, tak? I szczerze mówiąc, z tą dokumentacją to najczęściej jest tak, że jest traktowana trochę dziwnie w projektach, tak? Bo programiści twierdzą, jak ja nienawidzę tej dokumentacji, a potem w drugim zdaniu, jedyną słuszną dokumentacją programu jest kod źródłowy. Brednia jest tak, nie wiem, czy wiecie. Ci, co mnie nie znają, się dowiedzą dzisiaj, że dyplomatą to ja nie jestem. A więc nie ma żadnych bredni, że kod jest dokumentacją jedynie słuszną i aktualną, bo to jest kompletna brednia. Po pierwsze, nikt tego kodu nie czyta poza autorem. Po drugie, gdyby ktoś chciał patentować, a w Polsce, w Europie i w Stanach można pod pewnymi warunkami, to urząd patentowy to nie jest muzeum działającego kodu, tylko to jest biblioteka, gdzie trzeba ładne obrazki narysować i zanieść grzecznie do urzędu patentowego. Jakbyście chcieli być kiedyś startupem, napisali fajną aplikację, to was te anioły biznesu czy inni sponsorzy z tym kodem źródłowym wyrzucą do domu i wam powiedzą, jak wyrośniecie z piaskownicy i się nauczycie dokumentować, to może wam te dwie, trzy bańki damy za tego startupa. Także ta teoria pod tytułem jedynie słuszną dokumentacją jest kod źródłowy, to jest taka teoria pod tytułem poza autorem nikt w to nie wierzy, żeby nie było niejasności. To tak, jakby ktoś powiedział, jedyną słuszną dokumentacją samochodu osobowego jest samochód stojący na parkingu, tak? To jest taki, który odpala, tak? Nie idźmy w tym kierunku, bo to jest kompletna nieprawda. Także dokumentację trzeba robić. Dokumentację trzeba robić z powodów dwóch. Po pierwsze, dokumentację robimy dlatego, że jest 100 albo 1000 razy tańsza od nieudanych prototypów. Po drugie, dokumentacją projektu jakiegoś systemu, to może być fajny software ERP, sklep internetowy albo pralka, bo ona ma programator. Przypominam, że w samolotach jest komputer i software, który się nazywa autopilot. Tam jeszcze jest kupa innego software'u. Także jak ktoś, dzisiaj są takie czasy, że jak ktoś nie potrafi wyrazić na kilkudziesięciu stronach mechanizmu działania tej aplikacji, to nadal tkwi po szyję w piaskownicy. Jest zwykłym, dziubdziejącym amatorem w piaskownicy, tak? Żeby nie było niejasności. Jeżeli, niezależnie od tego, czy to komuś podoba, czy nie, jak ktoś chce złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii, czy skądś tam, to niezależnie od tego, jak mu się to bardzo nie podoba, albo przyniesie dokumentację, która będzie zbiorem schematów blokowych, rysunków technicznych, bo jak ktoś urzędnikowi w ramach rozliczenia projektu unijnego przyniesie 10 CD-ROM-ów z kodem źródłowym, to nie wiem, czy go nawet do tego urzędu wpuszczą. Nie wiem, czy macie świadomość, to czy ja mam, bo bywam powoływany na biegłego, tak? Otóż, jeżeli ktoś w trakcie sporu przynosi mi na CD-ROMie PDF-y, bo ja je od sądu dostanę, okej. Ale jak ktoś do sądu przynosi kod źródłowy, to nie tylko sędzia i adwokaci są bezsilni. Ja jako biegły odpowiadam tak. Ja jestem specjalistą, nie od dziubdziania literówek w kodzie źródłowym, bo tam jest, nie wiem, 100 tysięcy linii kodu i nikt przy zdrowych zmysłach tego nie będzie czytał, bo gdyby ktoś to chciał przeczytać, to się dowie ode mnie, że biegły albo inny tam audytor, whatever, bierze tam, nie wiem, 5 dych za godzinę, przeczytanie ze zrozumieniem i sprawdzenie kodu źródłowego na 100 tysięcy stron przez jednego biegłego, to jest robota na rok, dwa, trzy. I jak ktoś ma ochotę przy sporze sądowym zapłacić mi 5 baniek, to ja się może chwycę tej roboty, ale najpierw wystawię rachunek. Kod źródłowy jest nic niewartym wydrukiem. Ten kod źródłowy ma sens dla kompilatora. Ludzie używają komputera, a nie kodu źródłowego. Ja celowo na LinkedInie, mam nadzieję, że się jakiś pojawi, zaprosiłem prawników z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby posłuchali kogoś, kto nie jest ich sponsorem, programistą, bo programiści, ci deweloperzy, to są lobbyści, tak? Nie to, że ja ich nie lubię, ja ich bardzo lubię, tak? Ja po prostu nie lubię tych, ogólnie nie lubię ludzi, którzy naciągają innych. A to, czy on jest piekarzem, czy deweloperem, czy tam, nie wiem, kimkolwiek bądź, mi to nie przeszkadza w życiu absolutnie. Także każdy koder, programista będzie wam wciskał kit, że poza softwarem nic nie ma sensu i że nawet jak on pyknie cztery przecinki, to już jest wielkie prawo autorskie i tak dalej. Raz jest, a raz nie.
Teraz dzisiaj sobie powiemy o dokumentacji, ale powiemy sobie o tym w dwóch aspektach. Po pierwsze, jeżeli ktoś robi dokumentację projektową, inżynierską, systemów jakichkolwiek, informatycznych również, z pomocą Worda, to jest w piaskownicy. Bo narzędzia CASE to się pojawiły na świecie bardzo dawno. Ja dzisiaj rzadko to robię, ale specjalnie, celowo wziąłem najprostszy darmowy dokument jako źródło. Tam są źródła też podane. I cóż my tu mamy? Otóż mamy to, że to, co nazywamy CASE, Computer Aided Software Engineer, to jest po prostu software, narzędzie pracy, które ma taki sam rodowód jak jakieś tam SolidWorks, AutoCady i tak dalej. No widzieliście kiedyś inżyniera projektującego jakieś Pendolino, a tam zaraz Pendolino. Ja mam klientów, którzy są producentami kółek zębatych. Te kółka zębate składają się z 5 części, które trzeba do kupy poskładać. Zapewniam was, że inżynier projektujący te kółka nie używa PowerPointa, nie używa Worda, tylko używa SolidWorks, AutoCada i jakiegoś innego tam cuda, tak? To są zbyt poważni ludzie, żeby się bawić w piaskownicy pod tytułem produkt za 100 tysięcy, za bańkę za 5 i my tam dziubdziamy w tym Wordzie, nie? Albo mój ulubiony chłopczyk do bicia. Jak ktoś chce sobie zniszczyć projekt i podnieść koszty, to niech sobie używa Miro, tak? Uwielbiam te profesjonalne firmy, które za kupę forsy robią jakieś 200 stron i mają przeklejone, takie przedziubdziane copy-paste, obrazki z Miro jeszcze ze znakiem wodnym, Miro Free Version albo tam jakieś inne cuda. No litości. Jak ktoś ma Miro, to niech mi w ciągu 2 sekund wygeneruje dokumentację z ponumerowanymi stronami formatu A4 w PDF-ie, a jak ktoś lubi to na drukarkę, to może przeproszę, a na razie się nie zdarzyło. Także ta inżynieria też ma swoje narzędzia. Tak? Inżynier od pociągów czy od kółek zębatych ma jakiegoś tam CAD-CAM, a my mamy narzędzia CASE. I to już jest robota taka prawdziwa, że tak powiem. Tak? Cóż to jest? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pomysły na te narzędzia, no to była tam taka, aż tak nadal, większość tych narzędzi generuje kod. Tak? Powiem szczerze, że w warunkach akademickich ludzie się bawią w to generowanie kodu, bo wyklepanie kodu w tym narzędziu jest nie mniej pracochłonne niż w jakimś tam, nie wiem, Visual Studio i tak dalej. Ale ma sens sytuacja, w której jak ktoś sensownie zrobi architekturę, to człowiek używający takiego narzędzia jest w stanie wygenerować szkielet kodu, gdzie przynajmniej odwali kawał roboty żmudnej pod tytułem deklaracja klas z przyległościami. I sytuację, w której człowiek, który używa Visual Studio, Eclipse albo innego czegoś takiego, jest podpięty przez API do analityka, projektanta, inżyniera, bo na przykład ja używam Visuala, tak? Nie jest taka rzadka. Na przykład tak pracuje część programistów w Toyocie i tam jeszcze chyba w 2 innych firmach, nie pamiętam, nieważne. Bo jak koder coś tam zrobi, to ja to będę widział na obrazkach, a jak ja dołożę nowy komponent, to koder to zobaczy i będzie w stanie z tego skorzystać. Tak? To wymaga oczywiście dodatkowej dyscypliny, ale takie jeszcze mają miejsce. Znakomita większość zastosowań narzędzi CASE to są przede wszystkim etapy analizy i projektowania. Głównie. I teraz, co jeszcze? Jak można się sparzyć? Bo często się pytają, panie Jarku, pan tu mi tutaj fajne rzeczy opowiada o tych case'ach, o tych tam narzędziach fajnych. Dlaczego znakomita większość deweloperów nie używa? Pan mówi, że to jest fajne, a ja spotykam od 15 lat, jestem strasznie doświadczonym analitykiem i wszyscy dziwdziają te Wordy i te JPEGi ze Sparksa albo z Miro. Ja powiem tak. Zacytuję kolegę, który mnie kilka lat temu oświecił. On był udziałowcem w pewnej firmie dostarczającej usługi informatyczne. Mówi tak, Jarek, firma, w której pracuję, on tam już nie pracuje, to była niefajna firma dla niego. To ma tak, ma rotację pracowników i mówi tak, mówi do mnie tak, Jarek, kogo ja znajdę łatwiej i za mniejsze pieniądze? Człowieka, który wydziubdzia cokolwiek w Wordzie, biorąc piętnik za godzinę, czy człowieka, który ma fajne narzędzie, na przykład takie jak twoje, będzie chciał 200 za godzinę i to zrobi 10 razy szybciej? No ja mówię, słuchaj, no ale on to zrobi szybciej. Ale mówi, chłopie, Jarek mówi do mnie, ty kompletnie nie kumasz biznesu. Ja mówię, jak nie kumam? Skoro klient płaci za dziubdzianie w Wordzie horrendalne pieniądze, to ja tak będę robił. No
Ona mi mówi do mnie jeden argument, dla którego ja bym miałbym moich trzech, czterech analityków za jakieś tam pieniądze przygotować do narzędzia, które skróci mu pracochłonność dziesięciokrotnie. Nie mam w tym absolutnie żadnego interesu, żadnego. I mówi, dopóki jestem dyrektorem tej firmy i ktoś mnie nie przekona, że mi to zbuduje marżę, moi analitycy będą dziubdziali w Wordzie. Okej. Nie dyskutuję. Siła rynku, niewidzialna ręka. Jakie są ryzyka? Otóż narzędzia CASE to jest takie trochę Ferrari, tak? Czyli jak ktoś całe życie jeździł Astrą, Polonezem, czy nawet jakimś tam przeciętnym samochodem, SUV-em, to są takie fajne filmiki na YouTubie. Jak go wsadzamy do jakiegoś Porsche'a czy innego tam silnika, który ma, samochodu, który ma jakiś potworny silnik pod maską, to ci ludzie na pierwszych 200 metrach lądują na drzewie albo na widowni, tak? Bo kompletnie nie mają pojęcia, jaką siłę mają pod nogą. I można sobie zrobić krzywdę. Po drugie, żeby pojeździć sobie Ferrari po lesie, to trzeba się troszkę pouczyć, tak? Bo ten samochód ma trochę inne możliwości, większe. Przede wszystkim ma większą moc. I teraz, jak ktoś się mnie pyta, co to znaczy przejść z Worda na przykład na takie narzędzie CASE, parę sześć które, no to przede wszystkim tak. Firma wewnątrz musi mieć standaryzację wdrożoną, bo jak mamy 10 analityków i każdy dziubdzia po swojemu, to w życiu nie wdrożycie żadnego case'a w tej firmie, bo oni będą dziubdziać po swojemu. Ja jak dostaję dokumentację do audytu, to jestem w stanie w 90% przypadków powiedzieć, ilu ludzi nad nią siedziało, bo wszystkie sematy są troszkę inaczej zrobione i to bardzo troszkę inaczej. Tak? Jeden ma takie, UML-owe diagramy dla takie, dostaje 100 stron od firmy, a to wygląda, jakbym wziął do maszynki do mięsa, wrzucił 4 inne opracowanie, zmielił, takie, to trochę wygląda jak produkty ChatGPT. Nikt tego nie kuma, maszynka przemieliła, wypluła, fajny prawy margines jest dobry, nie ma literówek, tak? Obrazki są? No są, nie? Fajnie, że są. Nawet niektóre są zgodne z UML-em i co z tego? No nic, są każdy inny, tak? Nawet jeżeli byście wzięli do ręki książkę, która będzie napisana po polsku, ale tą książkę niezależnie zrobi 10 autorów, to bardzo szybko się przekonacie po stylu pisania, że nad tym się działo 10 ludzi. To jest brak standaryzacji. Niektórzy mają nierealne oczekiwania. Temat rzeka. Są źle wyszkoleni. Temat rzeka. Nikt nie kontroluje procesu wytwórczego. Temat rzeka. To znaczy, to nie jest tak, że jak my damy komuś case'a i tam jest 10 analityków, to w ciągu tygodnia naprawicie świat, bo jest bardziej prawdopodobne, że im wszystkim krzywdę zrobicie. Tego trzeba się po prostu nauczyć. Tak samo jak przy samochodzie. Tak? Jak ktoś całe życie wywija śrubokrętem i ma ręczną wiertarkę i mu z dnia na dzień dadzą zestaw Boscha, elektryczna wiertarka, elektryczny śrubokręt, to jak go nie przeszkolicie, ale go na budowę wyślecie, to on sobie krzywdę zrobi. Bo takie są realia. I teraz, ale czy gra warta świeczki? Otóż tak wygląda pracochłonność. Od ponad 20 lat można się spotkać z badaniami kosztów i pracochłonności projektów. I słuchajcie, jeżeli ta dokumentacja będzie miała, tak z mojego doświadczenia, już na poziomie 50-80 stron, to dziubdzianie w Wordzie stanowi 70% czasu analityka, projektanta, czy jak go tam nazwiecie. Tak zrobiłem, tam pod spodem macie tam tak, dwie pozycje literaturowe, 2002 i 2007, tam się autorzy, to są publikacje naukowe, tam się autorzy rozpisują na temat efektywności pracy na etapie analizy projektowania, szczególnie przy komunikacji asynchronicznej, o czym później, to się okazuje, że jak ktoś ma dobre narzędzie, to na początku musi porządnie wystartować, musi umieć z tego korzystać, ale potem, możecie mi wierzyć lub nie, kawałek wam pokażę zaraz. Potem jest tak, że jak ja mam 80 stron, 100, 150, rzadko więcej, największa dokumentacja, jaką w życiu popełniłem, miała nieco ponad 200 stron, to był system utrzymania ruchu do KGHM-u. Nie ma dla mnie znaczenia, czy ja muszę zaktualizować 50 stron czy 200, bo jeżeli ja mam tych nawet 200 stron, mam tam ileś schematów blokowych, mam kolejną korespondencję czy spotkanie z kierownikiem projektu, z ekspertem dziedzinowym i ja muszę na moich modelach poprawić 3 rzeczy, ale mam świadomość, że te 3 rzeczy są jakoś tam powiązane, śladowanie, jedna klasa jest na 15 diagramach, jakiś aktor jest na 3 diagramach use case'ów, jakaś aktywność jest na 14 diagramach procesów, to ja po prostu modyfikuję to zgodnie z oczekiwaniami, naciskam guzik, czekam 15 sekund i mam zaktualizowane, spójne, kompletne, niesprzeczne 200 stron.
Czy tam jest tych stron 80 czy 200, nie ma znaczenia, bo to jest dla mnie identyczna robota. Nacisnąć guzik, refresh. Natomiast jak ktoś ma Worda i dziubdzia sobie JPEGi z tam, nie wiem, z Miro, ze Sparksa, bo tam też można JPEGi, znaczy z Visuala też można sobie JPEGi klepować, tak? To jak ktoś ma 200 stron, to ma 5 razy więcej roboty, niż miał wtedy miał, kiedy miał 50. A jeszcze jest gorzej, bo ten dokument jak rośnie, to jego permanentna kontrola na spójność i kompletność staje się coraz trudniejsza. Jaki jest efekt? Początek projektu, jeden delikwent dziubdzia, tak? A ja potem dostaję dokumentację z firmy bla, 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 nie? Czołówka rynku informatycznego do audytu, bo ja jestem w drugiej i widzę, nie dokument. Może ma 150 stron, a na początku autor, kontroler jakości, drugi sprawdzacz jakości, 15 czytacz po czytaczu, bo muszą, bo to musi 5 ludzi przeczytać, żeby to się w ogóle kupy trzymało, tak? No to jak ja coś robię sam 10 sekund, robisz refresh, a u mojego konkurenta jest 5 ludzi, którzy muszą to przeczytać literalnie w Wordzie i skorygować, i to jest dla nich tydzień roboty, to jak mnie klient pyta, panie Jarku, pan to jest jakiś nienormalny, pan tutaj jakiś dumping poprawia. Ja mówię, czemu? No bo pan złożył ofertę 5-krotnie tańszą niż pana konkurencja. I mówię, tak, ale ja mam większą marżę od nich. Aha. Dobra. Jak to wygląda do roboty? Powiemy sobie tak. Co to są te case'y w ogóle jako narzędzia? To troszkę już wiecie. Otóż praca z takim narzędziem to takie mini, no nie będzie to może szkolenie, tak, ale musimy mieć świadomość, że wszystkie notacje, szczególnie te z OMG, operują pojęcie pakietu, modelu i diagramu. Pakiet, model, diagram. Trzy kluczowe pojęcia. No, czwarty element na diagramie, tak? Taka rada praktyczna doskonale się sprawdza. Ja od dobrych 10 lat wszystkie dokumentacje robię poziomo A4. Dawno nie robiłem pionowo. Dlaczego? Zużycie papieru jest identyczne, ale pożytek pierwszy. Znakomita większość diagramów, szczególnie procesowych, jest poziomo. A więc na kartce pionowo będą mniejsze te diagramy, bo się przeskalują. Tak? Od użytkowników wiem, że czytanie tekstu i przekraczanie dokumentacji w poziomo, bo duże schematy są w poziomie landscape, a proza jest pionowo, to ich to strasznie wkurza i na ekranie, i na biurku. Nie robimy tego. Tak? Po trzecie, jak mam dokumentację poziomo, to ja, jak mam komuś coś pokazać, to nie robię żadnych slajdów w PowerPoincie, tylko pokazuję z rzutnika wybrane strony z moich kwitów. Znowu mam 2 razy mniej roboty. Słuchajcie, ja jestem tak potężnie leniwy, że wy pojęcia nie macie. Jestem leniem patentowanym. Zanim się narobię, namacham tą łopatą, to będę knuł godzinę, jak to zrobić lepiej, szybciej, ale mniejszym nakładem pracy. No i to nieszczęsne pisanie, nie? Nie wiem, czy się pewnie niektórzy być może słyszeli, tak? Ja nie używam Worda w projektach od 2012-2013 roku. Nie używam w ogóle Worda. A czy jak ktoś mi przyśle dokument do CX, to takiego mam jakiegoś tam open source'a, który mi te docx-y czyta, nie? Ale żebym tak miał usiąść i napisać od zera coś w Wordzie, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz to robiłem. Wszystkie dokumenty analityczne, publikacje naukowe i materiały dla studentów piszę w Visualu. On ma bardzo fajny edytor. Dlaczego? Bo mi to zajmuje naście razy mniej czasu. Wszystkie moje dokumenty są bogato ilustrowane, chyba z oczywistych powodów, tak? No i dobra, to teraz udostępnimy ekran, żeby nie było, że taka ściema się odbywa. Zaczniemy od zera. Na razie widzę, że nie ma pytań na czacie, bo jeszcze widzę na czacie. Ja jak się przełączę na pełny ekran, to taka do was prośba, żebyście mówili, bo ja pracując na pełnym ekranie już nie widzę czata, a dzwonków mogę nie słyszeć. Także od momentu, kiedy przejdę na pełny ekran z wizualem, to poproszę pytania paszczowo. No dobra, nie ma pytań, to lecimy z tym boksem. Udostępniamy pulpit, to jest mój wizual. Czegoś nie napsuł. Tu jest mój projekt, prezentacja na dziś. Co to jest? A, to jest to. To, co macie teraz na ekranie, to jest akurat narzędzie do komunikacji, to się pojawi w przelocie, a tak, repozytorium jest po lewej, puściusieńkie, nie ma nic, kompletne zero, tak? To znaczy się, że rozpoczynając projekt, gdyby był to projekt pełny, to my musimy mieć tak, na pewno musimy mieć folder, znaczy ja nie będę tłumaczył, co i dlaczego klikam dzisiaj, nie będę tłumaczył, dlaczego użyłem takiego, a nie innego obrazka z UML-a, bo dzisiejsza prezentacja jest poświęcona temu, w jaki sposób dokumentować to, co tam wymyślamy, odkrywamy, a nie jak się klika w wizualu, czy tam co tam w UML-u napisali. A więc ja zaczynając projekt, będę robił 2 modele. Będę na pewno robił model biznesowy,
Ale pytać oczywiście o wszystko możecie, żeby nie było niejasności, nie? Będę tworzył model biznesowy i będę miał model techniczny oprogramowania, bo on się przynajmniej u mnie tak najczęściej nazywa, tak? Czyli będę miał model techniczny oprogramowania. Ten pierwszy to będzie, jak ktoś tam jest troszeczkę obznajomiony z jakimiś tam, no jak to się nazywa, OMG, tam MDA, tam model CIM, PIM i tak dalej, nie? Czyli Computation Independent Model i Platform Independent, to my sobie napiszemy, to jest model CIM, żeby nie było niejasności, a to jest model PIM, tak? No i dobra. No to tak, modelu biznesowy, to my sobie musimy jakiś kawałek analizy zrobić, tak? To znaczy się, że pierwszą rzeczą, ja tu załóżmy, że będziemy, nie wiem, będę szukał jakiegoś tekstu, to nie będzie może biblioteka, co by tutaj napiszmy, co by tu zrobić? No dobra, załóżmy, że będzie, no dobra, biblioteka. Regulamin. A, może tak, dobra, biblioteka, regulamin. Chodzi o to, żeby się skupić na dokumentach pisanych, bo pewnie już nieraz słyszeliście ode mnie i nie tylko. Rozmowa z userami strata czasu. Po pierwsze, najdroższa forma pozyskiwania informacji. Po drugie, userzy najczęściej ściemniają. Po trzecie, znakomita większość software'u służy do tego, żeby tych userów kontrolować, tak? Bo jak ja wdrażam system, jak projektuję sklep internetowy, kawałek, jakieś dodatki do tego, do ERP-a, czy robię analizę pod ERP-a, jakąś produkcję, to pierwszą rzeczą, jaką chcę osiągnąć zarząd tej firmy, to wiecie, nie? Chcemy usprawnić działanie, bo gubią oferty w sprzedaży, albo chcemy usprawnić działanie firmy, żeby nam nie wynosili nielegalnie danych RODO. Chcemy kontrolować terminowość pracy pracowników. Co drugim zdaniu będzie kontrolować, śledzić zarządzę. Co to znaczy? To znaczy, że zarząd tej firmy, inwestor, chce nadzorować pracę tych ludzi, tak? I jak mi ktoś teraz powie tak, panie Jarku, my tu jesteśmy fajna ekipa, zwinne usery i mówimy tak, co prawda prezes, i teraz prezes mówi tak, będziemy wdrażali CRM-a z tego względu, że gubimy oferty, nie dotrzymujemy terminów, a częściej mieliśmy przypadki sądowe, że pracownicy działu sprzedaży wynosili dane RODO, świadomie, nieświadomie, bla, bla, bla. To teraz tak, to teraz przekaz jest taki. Szanowni userzy, sponsor projektu oczekuje ode mnie jako projektanta, że ja jako projektant zaprojektuję software, który was będzie bardzo ściśle kontrolował. Jakie macie oczekiwania w stosunku do tego software'u, tak? Równie dobrze możecie iść i zaprosić Lisa, żeby wam zaprojektował kurnik, a potem nadzorował budowę, tak? To są takie pomysły, tak? Czy się to komuś podoba, czy nie, skutki są takie, że userzy są wszystko tylko nie to, żeby byli śledzeni, kontrolowali i dobrze się oceniali. Te wszystkie wishful thinking kończą się najczęściej porażką po cichu albo cichutką sprawą w sądzie, tak? To po prostu nie działa. Bierzemy regulamin. Jakby mnie ktoś zapytał, jakie dokumenty ja potrzebuję, żeby zrozumieć logikę działania biblioteki, to bym tak, nie będę gadał z bibliotekarką, tylko wezmę regulamin biblioteki. Dlaczego? Bo wszyscy go muszą przestrzegać. Nie będę tego robił od początku do końca, bo nie o to chodzi, ale jak się analizuje teksty? Przede wszystkim tekst dziedzinowy jest doskonałym zbiorem słownikowych słów kluczowych. Ja muszę rozumieć, co to znaczy książka, biblioteka, jakiś regulamin, wypożyczenie, czytelnik. To są kluczowe słowa w każdym projekcie. Dlaczego? Bo one się pojawią na formatkach ekranowych, może jako wartości pól, jako nazwy dokumentu. No to sobie skopiowałem. Pierwszą rzeczą, model biznesowy, tworzymy drugi podległy model. Gdzie on jest? Tworzymy podległy model. I on się będzie nazywał na przykład model dziedziny. I tu będziemy mieli ten model. Może zrobię teksty źródłowe. Teksty źródłowe. OK. Stawiamy sobie tutaj, stawiamy analizę tekstową. OK. Mamy jakiś tekst źródłowy, wkleiłem go i zaczynamy pracę, tak? Jak jest dużo tekstu, dzielimy go na mniejsze kawałki do analizy i mamy na przykład, mamy coś takiego, że mamy zbiory, no dobra, do słownika poszło, jest na przykład ważne słowo biblioteka,
Będzie zaraz z gramatyką maszyny, do słownika, regulamin, pewnie nazwa dokumentu, o którym mówimy, do słownika, mieszkańcy, do słownika, tak? Czytelni, do słownika, co tu jeszcze? Tu się podkreślałem zbiory, dowód osobisty. Dowód osobisty, do słownika, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli bierzemy fragment tekstu, jakiś spójny kawałek opisu czegoś, tak jak mówię, najlepsze dokumenty źródłowe. I co się robi? Automatycznie powstaje mi słownik, tak? Mam tu słownik, on na razie się porządkuje w ten sposób. Nie jest może za piękny, ale żeby go przygotować do druku, tego to też szybko tak wywalę, dwa śmieci. Synonimów nie będę używał, etykiet też. Zostawiam opisy, czyli definicje, troszkę to rozciągnę. On jest potrzebny, bo ja go potem będę drukował, nie, żeby nie było niejasności. Ale teraz tak, nasz język polski ma tą nieprzyjemną cechę, że ma różne fajne końcówki, tak? No to teraz musimy szybko to przeedytować, tak? Nie to miało być. Edytor point, tak? No jest tak. Tu robimy z tego mianownik pojedyncza, tak? Czyli będzie zbiór, ale w tekście są inne formy gramatyczne, tak? No to generalnie zapisujemy sobie te, które znamy. Zbiorów, zbiory. No dobra, załóżmy tyle, tak? To samo w bibliotekach, analogicznie, tak? Sprowadzamy to szybko do mianownika pojedynczym biblioteka. OK, inne formy gramatyczne. W ciach, bibliotekach, bibliotece. Bibliotece. Zobaczymy, czy jakieś inne będą. Regulaminie. Zostawimy go z dużej litery, bo to nazwa własna dokumentu, tak? Czyli mamy regulamin, ale wiemy, że w naszych tekstach źródłowych mogą się pojawić takie rzeczy jak regulaminie, czy tam, nie wiem, regulaminu załóżmy. Regulaminu, tak? Mieszkańcy. Na razie niech będą, ale aha, może się pojawić mieszkańców, tak? No to na wszelki wypadek poprawimy, znaczy się dołożymy inną formę gramatyczną. Mieszkańcy. Mieszkańców. Czytelnicy zmienimy na liczbę pojedynczą. Czytelnik, ale zachowamy sobie znowu inne formy gramatyczne. OK. Może jeszcze czytelników dla odmiany. Czytelników. OK. Dowód osobisty, nazwa własna, ale prawdopodobnie się przytrafi nam pojęcie. Tu możemy, jeżeli są nazwy własne, to jest taka konwencja też nieobowiązkowa, z dużej litery można pisać, żeby było łatwiej. Dobra, no to tutaj napiszemy sobie, że na przykład musi dowodu osobistego, nie, czyli musi pokazać go, ewentualnie musi się stawić z dowodem osobistym. Dobra, poszło, tak? OK, wracamy do naszego tekstu. I tu ewidentnie podkreśliły, tak? Mamy bibliotekę. Aha, nie ma tej formy, to dodamy. Bibliotekę. To jest o tyle ważne, że czytelnika. Jest to o tyle ważne, że narzędzie nam podkreśla absolutnie wszędzie, na diagramach i w tekstach, słowa, które są w słowniku, czyli są wysłownikowane, stanowią z zasady nazwy własne, nie wolno używać ich w innych znaczeniach i tak dalej. Jak tego tekstu będzie więcej, to wyklikamy. Ten słownik, który się automatycznie buduje. Fajna rzecz. I teraz tak, mamy teksty źródłowe, no i teraz wiemy, że w modelu biznesowym będą również procesy biznesowe, tak? No to model procesów biznesowych, OK. Przylutujemy jakiegoś BPMN-a zaraz. Dobra. Tworzymy nasz model procesów, no i tam coś musimy zrobić, tak? Jest jakiś proces, ma jakiś początek, coś się stało. Przypominam, że nie używamy na diagramach idiotycznych pojęć typu start, koniec, żeby nie było, bo to dramat jest tego modelu. Już nie będę teraz wpisywał jakichś prawdziwych nazw tutaj, chociaż może zróbmy tak. Mamy nasz tekst źródłowy. Mamy w tekście źródłowym informację,
że mamy coś takiego jak, powinno być słowo wypożyczenie, tak? Prawo korzystania z biblioteki, wypożyczający powinien, tak? I teraz wypożyczający to jest pewnie czytelnik jeszcze, nie? Zwróćcie uwagę, zaczyna się sprawa, tak? Czym się różni czytelnik od wypożyczającego? To jest ten sam. Autor tego regulaminu to zignorował. My wiemy, że wypożyczający jest również czytelnikiem. To my możemy teraz sobie powiedzieć, że czytelnik to ma synonim wypożyczający. On też ma jakieś formy gramatyczne, to Może stosujemy je tutaj. wypożyczenie jest czymś innym niż czytanie. Może czytelnik może czytać na miejscu, a wypożyczający bierze do domu. To jest tak. To są dywagacje, które albo są poparte treścią regulaminu i zapytamy się tej bibliotekarki, albo niech was ręka boska broni, żebyście byli mądrzejsi od radia. Pamiętajcie, że źródłem informacji analityka nie jest widzimisię analityka i jego osobiste doświadczenie, zwane dowodem anegdotycznym, tylko wy macie bazować na słownictwie dziedzinowym waszego klienta. Czyli jak jest taka wątpliwość, to trzeba grzecznie napisać maila albo w innej formie do bibliotekarki i spytać się, albo tego prawnika, który ten regulamin wyrzeźbił, czy oni, nie ja, oni, czy oni pod pojęciem czytelnik i wypożyczający rozumieją to samo. I się dowiecie, że to jest to samo, bo z perspektywy osoby, która weszła do biblioteki, nie ma znaczenia, czy osoba, która tą książkę wypożyczy, będzie czytała tą książkę sama, czy to będzie jej syn czy córka. Pilnujcie się z tym, żeby nie naprawiać świata, bo to rozwaliło masę projektów. Czy wam się to podoba, czy nie, ci ludzie u waszych klientów będą rozmawiali swoim językiem, swoim slangiem. Nie macie na to żadnego wpływu. Nie uczcie innych ludzi, jak mają żyć. My możemy zasugerować komuś, że jest problem ze słownictwem, jeżeli stwierdzimy, że ten problem jest, bo gdyby było prawdą, że w dokumentach, w regulaminie, na kartach, na przykład ktoś kontekstowo gdzieś tam rozróżnił to, czyli na przykład byłby zapis w regulaminie, wypożyczający nie ma prawa pożyczać książek innym czytelnikom, to wtedy mamy prawo taką rozmowę podjąć. Ale dopóki z dokumentów i z pracy tych ludzi tam nie wynika, że oni w jakikolwiek sposób odróżniają czytelnika od wypożyczającego, to nie róbcie tego, bo zrobicie krzywdę temu projektowi. Warto się nad tym zastanowić, ale to powinno się odbyć w ciągu 10 sekund z tekstami źródłowymi. Druga uwaga. Jeden z najczęściej popełnianych błędów. Przenoszenie doświadczenia z piekarni pierwszej, bo tam zrobiliście analizę, do piekarni drugiej też zgubiło jeden projekt. My możemy sobie wyobrazić uniwersalny CRM, czy uniwersalny coś tam, ale zwróćcie uwagę, że wdrażanie uniwersalnych systemów ma tą fajną cechę, że są systemy gotowe. Ma tą niefajną cechę, że ludzie muszą się nauczyć innego słownictwa u tego klienta. Nie zawsze oczywiście, tak? Bądźcie czujni. To nie jest tak, że jak macie klienta, znaczy zmorą wielu programów, to jest ten problem wielu deweloperów, jest to, że jakiś program powstał u klienta, pierwszy jako dedykowany. Ja już pomijam dywagację o prawie autorskim i know-how. I ten deweloper mówi, OK, klient kupił software, zapłacił, mamy fajny kod, to my teraz sprzedamy go na rynku jako produkt rynkowy, tak? To o ile nie spotkałem się w sądzie przy odrobinie pH, to faktycznie ten produkt powstanie. Tylko że generalnie będzie produkt rynkowy, który powstał na bazie jednej konkretnej piekarni, a powinien był powstać na bazie niestety kosztownych badaniach rynku. Trzeba zrobić ankietę na 200 ludziach, klientów piekarni i piekarza, wybrać najbardziej uniwersalne słownictwo i zasady i dopiero potem tworzyć software rynkowy. Bo jak ktoś zrobił software dla konkretnego klienta, a potem próbuje z niego zrobić uniwersalny, to nie dość, że mu puchną tabelki w bazie danych, bo trzeba dodawać nowe, czasami kretyńskie, szczerze mówiąc, a dwa, że słownictwo jest specyficzne, można sobie zrobić krzywdę. Takiego software'u jest masa na rynku. Software uniwersalny, rynkowy, powinien od zera powstawać jako rynkowy. A nie tak, że znaleźliście jelenia, który wam pokrył koszty i próbujecie go teraz monetyzować na innych klientach. Tak? Z tym jest problem. Także mamy wypożyczającego, no ok. Czyli teraz mamy sytuację taką, że na naszym modelu jest tutaj jakieś zadanie i będzie na przykład wypożyczenie, ale możemy powiedzieć tak, że tu sobie napiszemy wypożyczenie. Ok. Ja mam takie pytanie. Czy mogę? Aha. Tak, oczywiście.
Ta sytuacja, o której mówił Pan przed chwilą, że software jest robiony do danego klienta, który pokrywa koszty, a później robiony jest z tego software rynkowy. Taka sytuacja, wydaje mi się, ma miejsce bardzo, bardzo często i decyzja o tym zapada jakby na szczeblu zarządczym. Czy my jako biznesowi analitycy mamy w ogóle jakikolwiek realnie wpływ na to, żeby to zmienić? No bo wiadomo, że dla zarządu, dla właścicieli firm zawsze będzie się liczyło to, żeby oni jak najmniej kosztów ponieśli w związku z wytwarzaniem oprogramowania. Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa, żeby tak jak... Ja moich klientów przed tym chronię od 15 lat. Żaden deweloper mojego klienta nie sprzedaję na boku tego samego software'u, bo jakby go tylko namierzył, to go puszczam z torbami w ciągu tygodnia. Warunek jest jeden. Absolutnie deweloper nie może być autorem projektu, bo o tym, czy jest projekt, decyduje autor i prawa majątkowe. Także jeżeli ktoś ma kiepsko podpisaną umowę, to jest stracony. Czasami do mnie przychodzą firmy, panie Jarku, wie pan co, ja tutaj widzę, że moi konkurenci mają taki sam ten software, co go mi ten deweloper zrobił rok temu, czy tam dwa, czy pięć, I ja bym tego nie chciał, bo wie pan, tam są moje tam pomysły, wzory, know-how. Ja mi pan pokażę umowę. No dobra, czytam tej umowie. Software jest robiony agile'owo na podstawie spotkań z klientem. Deweloper się strasznie stara, powstał founder software, nie ma żadnej dokumentacji, działający software jest kodem. Ja mówię, wie pan co, z taką umową, to jest pan bezbronny, tak? Pana całe know-how stało się powszechnie dostępną wiedzą w Polsce. Tak podpisana umowa jest dramatem. Nie ma z tego wyjścia. Po prostu ten człowiek został kompletnie okradziony ze swojego know-how. Podpisywanie takich umów jest dramatem tych nabywców, bo taki człowiek podpisuje umowę czas i materiał, czyli pokrył 100% kosztów dewelopera, na tych warsztatach wyspowiadał się głupi ze wszystkiego, nie ma praw do niczego, bo w każdej z tych umów widzę, że deweloperzy zastrzegają, że prawa majątkowe do kodu ma twórca, czyli deweloper, nie? Super. No i teraz tak, jest sobie jeleń, który wywalił 1 000 000 zł na software, a ten deweloper ma zerowe koszty, żeby go sprzedawać dalej. Chyba, że trafił na mnie. Okej, no właśnie, czyli tutaj jakby w tej sytuacji, o której pan opowiada, to sytuacja wygląda tak, że analityk jest, jakby działa na zlecenie zamawiającego system, a nie na zlecenie... I to jest jedyna sensowna sytuacja. Jeżeli deweloper ma analityka, jak to się mówi, bez obrazy, znaczy, że sam sobie stawia wymagania, ktoś za to płaci i on ma swój software. To są najgłupsze kontrakty pod słońcem na rynku. Jeżeli ktoś chce chronić swój kod, swoje know-how i chce, żeby to była jego dedykowana aplikacja, to jest tylko jeden sposób. Bardzo trudna umowa, która przenosi prawa majątkowe z dewelopera na kupującego i bardzo prosta umowa pod tytułem kupujący zatrudnia projektanta, a deweloper zajmuje się tylko implementacją. Tak między nami te wszystkie głupie tłumaczenia mówiące, że to bez programisty to pan nic nie kuma. Ja mówię nie, algorytmy się dokumentuje na schematach blokowych, a to czy ten algorytm będzie zrobiony w PHP, w Pythonie czy w C nie ma żadnego znaczenia. Autorem algorytmu i posiadaczem praw majątkowych jest autor schematu blokowego. Wybór frameworka i te wszystkie dziwne tłumaczenia deweloperów nie mają nic wspólnego z logiką biznesową. Absolutnie nic. Oczywiście, że deweloper jest potrzebny, żeby to zaimplementować, ale to jest tak na budowie, tak? Jak ktoś projektuje tramwaj, kółko zębate, skrzynie biegów, software, autopilot do samolotu, to projektant narysował, co to ma robić, a deweloper w jednym z setek dostępnych narzędzi na świecie języków wykonał implementację, ale on nie jest autorem pomysłu. Tak samo jak tokarz, który na tokarce zrobi wał korbowy silnika, nie ma do tego wału żadnych praw. Dlaczego? Bo nie on go zaprojektował. On go wykonał. Super. Musi mieć mnóstwo umiejętności. Wieżowce w Dubaju budują ekipy po 2000 ludzi. Ale prawa majątkowe do projektu, a potem do wieżowca ma kto? Inwestor, bo kupił je od architekta. Absolutnie nie jest prawdą. Słuchajcie, branża informatyczna jest najbardziej dziką branżą, z jaką mam do czynienia. Bo jakbyście postawili sobie domek jednorodzinny i zapłacilibyście architektowi za dedykowany projekt, to ten domek jednorodzinny, macie gwarancję, że nigdy takiego samego nie będę miał, bo to, że deweloper ten dom zbudował, nie daje mu żadnego prawa do zbudowania identycznego domu na sąsiedniej działce. Bo jak to zrobi, to pójdzie siedzieć. Chyba, że to jest branża IT, nie? Dlatego jak ktoś chce upilnować swoje prawa, to musi sam zadbać o to, żeby być właścicielem projektu, a potem dopiero implementację zlecać. Dobra, lecimy dalej.
mamy wypożyczenie, mamy jakieś tam jeszcze inne rzeczy, nie będziemy w tej chwili tam za bardzo wnikać i załóżmy, ok, jest proces biznesowy, mniej czy bardziej skomplikowany, my wiemy, że to się dzieje w bibliotece, no to wyklikujemy, tak, biblioteka, przekształć, hulę, klas, biblioteka, to będzie się działo w naszym modelu biznesowym. Proszę, na tym diagramie ma się pojawić. OK, jest biblioteka, trochę miejsca zrobimy, ładujemy to do środka i jest wszystko ładnie w bibliotece. To podkreślenie oznacza, że po pierwsze, to słowo jest w słowniku, po drugie, ta biblioteka została wyklikana, to się ładnie naśladowanie z tego pojęcia w słowniku, stąd. To znaczy, że panujemy nad zjawiskiem, mamy kompletną, wiemy z jakich pojęć wygenerowaliśmy jakie elementy na diagramie. To potem bardzo pomaga w utrzymaniu. I teraz tak, jeżeli pracujemy z klientem, to tak, załóżmy, coś tam zrobiłem, wysyłam to na serwer komunikacyjny, bo narzędzia CASE mają często wbudowane możliwości komunikacyjne. Ja na przykład teraz wiem, że konsultantem w moim projekcie jest Karolina, tak? Mam jej maila. No to ja mówię, okej, dobrze, Karolina jest dzisiaj bibliotekarką. No to tak, to ja bym się chciał zapytać. Najpierw muszę jej udostępnić, tak. Ja najpierw Karolinie udostępniam ten diagram, tak? Zapraszam recenzenta, tak? Wpisuję maila Karoliny i będzie moim recenzentem, ekspertem od tej części. I teraz Karolina dostanie mailem zaproszenie, coś tam sobie poklika i Karolina, jak odklikasz, to daj mi znać, do ciebie coś napiszę. Ja na razie mam kontrolę nad tym, mam listę recenzentów i ja wiem, że jeszcze Karoliny to nigdy nie było. O, ale już jest Karolina. A, bo ona kiedyś była. Więc... No dobra, mamy Karolinę Murawską. Dobra, super. No to pytamy się Karoliny. Co, Karolina? A jeszcze nie ma? Jeszcze się nie zarejestrowała w tym projekcie. No dobra, zaczekamy. Jak się odklika, to będziemy widzieli. Tutaj sobie jeszcze to sprawdzę jeszcze raz tych recenzentów. Czy się czegoś nie pomyliłem? Dobra, a jeszcze nie była. Marzec. Dobra, zero komentarzy. Poczekamy. Nie mam maila. No to ty musisz się tego maila tam kliknąć grzecznie. Ja zaktualizuję. Ale ja nie dostałam maila. A to odśwież sobie maila, pominąć go, to tam trwa 2-3 minuty, bo ten serwer kręci to w jakimś tam trybie. I teraz tak, mamy model procesów. Tych modeli może być dużo. Często jest, jedną ze standardowych procedur budowania wymagań jest mapowanie aktywności w procesie na przypadki użycia. Tu jeszcze, żeby nie było, że jakiegoś bubla zrobiłem, to my musimy mieć te dane, tak? Tu jakaś jest, nie wiem, tu będzie jakiś rewers, bo w bibliotece piszemy, że chcemy takie książeczki, jakieś tam, i jak już ten rewers dostaniemy, znaczy się doręczymy, to dostaniemy kartę wypożyczenia. OK, poszło, tak? A tu możemy ewentualnie sobie zrobić tak, że będzie, jak ktoś odniesie kartę, zwrot, no to my tą kartę, ta karta tutaj jest produktem, kierunek do, ciak, poszło, to jest tutaj wejście, karta ma status wydanie, karta ma status wydanie książki, a jak oddamy, to ta karta będzie miała status zwrot, ok, i tu będzie zwrot, tak, utwórz, zwrot, otwórz. Zwróćcie uwagę, że patrząc z perspektywy notacji, tu w repozytorium ta karta wypożyczenia występuje raz. Dlaczego? Bo to jest jeden dokument, który może się pojawić na kilku diagramach wielokrotnie. Moje narzędzie informuje mnie, że mam auxiliary, tak? Czyli są kolejne wystąpienia. To jest ten sam dokument, tak? Niektóre niestety systemy CASE mają z tym problem, tak? Że ja nie mogę tego samego dokumentu umieścić kilka razy na jednym diagramie, co jest poważną wadą takich narzędzi. To się musi dać zrobić. Bo ten dokument tu będzie miał kilka statusów.
Jak mu zmienię nazwę, to zaktualizowałem wszystkie diagramy, niezależnie ile ich było. A propos, dlaczego mi zajmuje aktualizacja mało czasu. Jak wygląda teraz dokumentacja? Dokumentację robimy, bo zaczniemy ją powoli. Mam kreator dokumentacji, po to to jest, tak? Szybko tam coś sobie poustawiamy. Tu będzie raport z analizy. Tu będzie, tu podajemy jakieś metadane, raport z analizy, autor Jarosław Żeliński. A ty, Karolina, jak się to dostaniesz tego maila, to tam jakąś uwagę zgłoś na tym diagramie, albo ja się potem zapytam o ciebie. Jarosław Żeliński, przedmiot, analiza biznesowa, no biznes, to zależy dużo od tego, jaką macie standaryzację w firmie, tak? Wybieramy, że czcionkę, ja ostatnio jestem miłośnikiem czcionki Times Roman, bo fajnie wygląda, dokumenty wyglądają poważnie i tak dalej. W razie generowania UML, tych HTML-owych stron UTF-8, ustawienia strony, jak już mówiłem, preferuję poziomo, ustawiam sobie kreseczki na separację stopki. Te okładka jest OK. Mógłbym jakieś, jakbym miał logo, to mógłbym jakieś logo przywalić. Mam jakieś logo swoje pod ręką, czy nie mam? No nie mam. Gdybym miał logo, to mogę sobie tutaj strzelić jakieś logo. Tu będzie znowu raport z analizy, nazwa organizacji, fajna firma, dane autora, Jarosław Żeliński, poszło, znak wodny. Jesteśmy na etapie pracy, piszemy grzecznie draft, żeby nie był za ciemny, 90% przejrzystość, poszło, tak? Mam. Jak niczego nie spaprałem, to będzie, tak? No i teraz tak, tu wrzucamy sobie autora, strona, któraś tam, z iluś tam, tu będzie data, tu będzie komentarz poufny, a to będzie numer wersji, tak? Revision number, pak, poszło, tak? Trzecia jest, bo jak widzieliście, w dowolnym momencie, jak pracuję, to robię tak samo jak programiści z commitami. Jak chcę utrwalić chwilowy efekt, albo udostępnić klientowi, bo on to zobaczy. Wysyłam to na serwer. Dajmy mu parę sekund. Ja wysłałam dobra. Tam wiadomość, nie wiem, tak, czy dobra, widać. No to tak, przekazujemy na serwer, zachowujemy, wysyłamy, tu piszemy komentarz, dodałem proces, poszło. Tam widzieliście, co się zmieniło między innymi, także panujemy nad zjawiskiem. Rewizja numer 4, żeby nie było, o, mam tutaj coś, klikamy, co to jest? A, Karolina zgłosiła uwagi, ona siedzi ode mnie 1500 kilometrów, tak? No to jak ona mi zgłosiła uwagi, a ja już wiem, że one są do tego diagramu, bo się podświetli, no to ja mówię OK. Piszę, że OK, poprawię. Gdybym chciał, to mogę jakiś plik nawet przesłać, albo ona do mnie z dysku, bo ona ma bardzo podobny ekran, tylko w przeglądarce. Ja to wysyłam, ona to za chwilę dostanie i my tutaj będziemy mieli zwrot. I poszło, tak? Załóżmy, że umówiliśmy się. No to teraz diagram przypadków użycia, tak? A, jeszcze jakiś komentarz napiszemy. To piszemy. To jest fajny program. Tak. Ten diagram o nazwie i wpisujemy nazwę diagramu. To jest nazwa tego diagramu. Zawiera opis procesu obsługi wypożyczeń, kluczowa czynność to, jak on się nazywa? Dobrze, kluczowe jest wypożyczenie, tak? Super, no to kluczowa czynność to dodajemy nazwę elementu, który jest na diagramie, żeby było łatwo sobie go wyszukamy. Wypożyczenie, dobra, poszło, wypożyczenie. Jest fajna dokumentacja. Tej prozy tu może być więcej, tak? No to jak już mamy naszą dokumentację, a piszemy raport z analizy, no tak, najpierw przyłożymy sobie jakiś nagłówek ładnie, żeby było dobrze, żeby ładnie wyglądało. Zrobimy podział strony, wstawimy spis treści, wstawimy spis treści, ok.
na początku spisu treści będzie, że to jest nasz, że się to będzie spis treści, to będzie nasz ten, przepraszam, tu będzie nasz, wstawimy podział strony, tu jest nasz model SIM, pakujemy, przepraszam za szybko, pakujemy nasz diagram, poszło, on powinien być na drugim poziomie hierarchii, bo to jest podrozdział, ok, odświeżamy, mamy jakieś teksty pod spodem, dobra, udało się, tak? No to teraz zrobimy, chcemy to przeedytować, a, no i jest problem, nie? Pisze, załóżmy, że Karolina mówi, że u nas się nie mówi wypożyczenie, tylko wydanie książki, a tego tekstu tam jest około 50 stron, no to zmieniamy to na wydanie książki i super. Poprawiło się? Poprawiło się. Raport z analizy, odświeżamy, wszystko jest zaktualizowane. 10 sekund i to, czy to jest 10 stron, czy to jest 200 stron, aktualizacja mi zajmuje 10-15 sekund. Naciskam odświeżanie i czekam. Gdyby ten, i teraz tak, gdyby komentarze do tego diagrama się pojawiły na 200 stronach, w 5 miejscach, bo gdzieś tam się odniosę do nazwy czynności, gdzieś mam tą prozę, to po prostu zmieniłem diagram, oryginał, on jest tutaj, tak? W repozytorium mamy te diagramy. Ładnie uporządkowane repozytorium jest. Pracuję z diagramem, zaktualizowałem go, jako treść tutaj zaktualizowałem, mam prawo, tak? A ta dokumentacja ma na przykład 200 stron. I teraz tak jak byłem, jestem u klienta, mówię tak, panie Jarku, o co chodzi? No wie pan, kiedy pan da zaktualizowaną dokumentację? No to Szeliński mówi, ma pan to za 2 minuty na mailu, a siedzi obok deweloper, konkurencja, mówi, wie pan co, naszych 5 ludzi potrzebuje tydzień, nie? O, mam informację, Karolina odpisała, chyba. No to patrzymy. Aha, czekam. No dobra, no Karolina odpisała. Ja jej mogę napisać, że zaktualizowałem. Zaktualizowałem, czy są uwagi. Naciskam post i zajmuję się swoją robotą, tak? Jedziemy dalej z tym koksem. Będziemy robili use case'y. No to robimy prostą rzecz. Jest to standardowe, to nie jest tak, że Żeliński wymyślił, tak? Prawy klawisz, narzędzia, przekształć w diagram przypadków użycia. No dobra. Informacja. Aktywności będą zamienione na przypadki użycia, a pule i tory na aktorów. Ale ten diagram powinien być w modelu, model techniczny. Ok, dobra, poszło. Lecimy dalej. Jest. OK. Dorysujemy nasz system. Umieścimy ten use case w środku. Te słowa kluczowe z wizuala sobie możemy darować, można się potem pozbyć. Żeby to trochę ładniej wyglądało, to śledzenie środka. O, będzie trochę ładniej. No i dobra, teraz co my tu mamy? No, mamy nasze use case'y. Możemy teraz na przykład powiedzieć, że OK, karta, potrzebujemy karty wypożyczenia, tak? Wydanie książki. No to robimy jakiś nowy diagram. W tym przypadku mógłby to być diagram WML-u, to jest to diagram struktur złożonych. Jest bardzo dobry do robienia mockupów ekranów, tak? Bo on jest diagramem klas, a jednocześnie jest również bardzo fajny w użyciu, bo mogę sobie zrobić coś takiego. Karta wypożyczenia. Oznaczamy ją jako, albo może inaczej. Jeszcze będzie, wywalamy. Mamy model procesu i my wiemy, że nasza karta wypożyczenia powinna mieć jakąś strukturę. No to przekształcamy ją w nowy element modelu. Przekształć w nowy element modelu. Będzie to klasa na tu. Szukamy na jakim diagram. Nie, model jest OK. Tak, mamy tak, karta wypożyczenia. Dobra, model procesów, nie, to będzie element modelu technicznego. Szukamy, i on teraz się pyta, na jakim diagramie, momencik. A, to już zostawione, klikamy dalej. No mamy taki diagram już, diagram struktury. My chcemy, żeby ten klasyfikator pojawił się tutaj, tak? To się pojawi, tak jest, wypożyczenia, karta. Mamy od razu załatwione dwie rzeczy. Wiem, że mam nazwę, dodaję sobie do tego stereotyp dokument, bo akurat to już jest kwestia mojej konwencji standaryzacji, tak? To jest dokument, tak? Czyli to jest klasyfikator, który będzie miał treści informacyjne, nie będzie miał operacji żadnych, tak? No i jest, tak? Mamy kartę. Patrząc z perspektywy przypadku użycia,
mamy mock-up ekranu, tak? Gdyby to była jakaś realna karta, no to my rysujemy, że będzie jakaś tam data, załóżmy, nie to jest, będzie, coś za szybko to robię, muszę sobie to w momencie, model techniczny, słownik, system, wydanie książki, karta wypożyczenia, OK. Dobra. No nie będę wam teraz tłumaczył zawiłości narzędzia, bo to nie ten moment. Ale mamy, na karcie wypożyczenia będzie na przykład data, będą na przykład dane czytelnika. Tu możecie lepiej lub gorzej, właśnie tak zwany brudny mock-up zrobić, wyklikać sobie, że wstępnie tutaj będzie na przykład, nie wiem, imię, nazwisko, telefon. Normalnie bym się trochę bardziej przyłożył. No i mamy, tak? No, możemy odwzorować wszystkie informacje łącznie z ewentualną walidacją, tak? Tutaj czytelnika się podświetliło. Dlaczego? Bo jest w słowniku, tak? No bo jest w słowniku. Tutaj ten element przesuwam szybciutko tutaj, bo to jest element dokumentacji tej technicznej, model techniczny oprogramowania. Sprawdzam, czy diagram jest poprawnie, przyporządkowany. Diagram przypadków użycia. A, to jest to. To on tu powinien być w środku. Już go uporządkowałem. Także już moja dokumentacja jest OK. No to teraz zobaczymy, jak tam z dokumentem. W moim przypadku mamy tak, mamy jakiś, tutaj będziemy mieli jakiś fajny opis, tak? Tu można sobie robić notatki ze spotkań, gdyby ktoś chciał. Tu będzie scenariusz przypadku użycia, tak? Będzie jakiś scenariusz przypadku użycia. To są kroki systemu. To jest odpowiedź systemu. A teraz tu jest jeszcze jedna rzecz, że na przykład pierwszy tak, jakiś aktor, może to zróbmy tak. Aktorem, my mamy tutaj, dodajemy aktora, mamy czytelnika, tak? Czyli piszemy biblioteka wypożycza, biblioteka nie, bibliotekarz. No to musimy tutaj troszeczkę zrobić tak, że bibliotekę podmieniamy na bibliotekarz. Cały czas wiemy, że ten bibliotekarz jest przekształcony z biblioteki, tak? Bo on sam był aktorem. Wracamy do naszego scenariusza, tada, on zaktualizowany, tak? Bibliotekarz uruchamia formularz i tam jest nasz formularz, tak? Który jest klasą. No to szukamy. Karta wypożyczenia będzie system. Możemy tutaj, żeby nam było łatwiej. Formularz. Jak by się nazywał? Trudno, znajdziemy, nie ma problemu. Wypożyczenie książki. Karta wypożyczenia. OK. Poszło. System wyświetla, no co się da, kartę wypożyczenia wyświetla, no bo co ma wyświetlić, tak? System wyświetla kartę wypożyczenia, nasz bibliotekarz wprowadza dane, nasz bibliotekarz wprowadza dane, i OK. System wyświetla potwierdzenie. Jakiś tam prosty scenariusz, tak? Mamy tu XX, tak? No to musimy poprawić to, bo tak to nie działa, tak? Mamy tą dokumentację. A, no patrzymy, jak nasza dokumentacja wygląda, tak? No to teraz tak, mamy tu już model, mamy ten model CIM. Wstawiamy tutaj sobie jakiś tam, nie wiem, na wszelki wypadek podział strony. Model techniczny będzie zawierał ten diagram przypadków użycia. Zmienimy mu nazwę, a to później, tak? A, może nie tak. Będzie ładne. Pomyślmy. No to OK. Wstawiamy model techniczny jako nagłówek, a tu wstawiamy ten diagram, tak? Ustawiamy go jako drugi poziom hierarchii. Sprawdzamy, jak tam nasz spis treści. Spis treści jest OK, nie ma problemu. Wracamy do naszego diagramu, żeby go udokumentować, żeby go tam poprawić. I teraz tak. No to bibliotekarz jest. Tu piszemy jakiś komentarz, tak?
diagram, nazwa diagramu. Opisuje kontekst projektu. Dobra, poszło, tak? A biorąc pod uwagę, że nasze przypadki użycia mogą być dosyć bogate w opisy, to żeby się nie bawić, to ja zrobię tak. Tu do tego, do naszych przypadków użycia, skorzystam z wzorcu, bo mamy wszystkie detale, tak? No to okej, okay, mamy detale. Zmienimy tutaj również na ten drugi poziom w spisie treści. Zaktualizujemy. I tutaj to tak, automat, a czy to jest format, który ja używam, tak? Można sobie strukturę tego modułu zmienić, tak? Ale automatycznie mi się wyraportują aktorzy, jakieś tam ewentualnie zabawy z tego. Co my tam mamy? No mamy tam takie cudo. Teraz zrobimy mały porządek, tak? Tą nazwę, którą mi powiedział system, tu napiszemy model kontekstowy. Dobra. Żeby nie było, się poprawiło wszystko ładnie. Tutaj słownik, bo Visual ma słownik języka polskiego. Chwałamy za to projektu. Ale aż tak mądry nie jest, tak? Generalnie sobie radzi, ale jak za bardzo, no dobra. Model kontekstowy projektu. To się zgadza, to się zgadza. Sprawdzamy, co my tu jeszcze mamy. No to patrzymy te zakładki. Tak, jest scenariusz, szczegóły. Jest to jakiś tam na przykład, nie wiem, poziom użytkownika, średnio złożoność jest na poziomie średnim, status przypadku użycia, na razie mamy tylko nazwy, status implementacji na razie jest zaplanowany, stan początkowy użytkownik zalogowany, stan końcowy, karta zapisana, autor Jarosław Zieliński, bo może być kilku ludzi, założenia, karta wypożyczenia służy do ewidencji zwrotów. Dlaczego? To temat na inne spotkanie. W każdym razie dlatego, że karta wypożyczenia, zwrot książki polega na tym, że zwrot książki polega na tym, że my do karty wypożyczenia dodajemy po prostu szybciutko pole, dodajemy pole data zwrotu, to będzie data wypożyczenia i te wszystkie teorie pod tytułem płacimy per sztuka za user story, są kolejne brednie, bo tak powstają na droższe projekty, tak? Ja jako powiem tak, szanowni państwo, jeżeli mamy historyjkę użytkownika, albo jak to tam zwał, że ja bym chciał bibliotekarz wypożyczyć książkę, a potem ją zwrócić, to jako projektant aplikacji, który dba o budżet mojego sponsora, mówię tak, szanowni państwo, i tak też macie, mamy kartę wypożyczenia, nazywa się kiepsko, ale tak będzie, zapisujemy datę wypożyczenia, wpisujemy dane czytelnika, gdzieś tam sobie wpiszemy jeszcze dane książki wypożyczanej, i jak ten człowiek tą książkę przyniesie, to my piszemy datę zwrotu. Wszystko jest ogarnięte, tak? Po co kombinować, tak? Poszło. Aha, karta wypożyczenia, wywalamy te X-y, bo są śmieciem. Jak tam nasza dokumentacja wygląda? No dokumentacja się będzie aktualizowała, tak? No po to mamy porządne narzędzie, żeby się wszystko ładnie aktualizowało, tak? Czyli od tego momentu, tutaj się pojawiły już nasze komentarze, zaktualizowała się nazwa karta wypożyczenia. A, bo ja bym może, jak będę chciał jakąś prozę dopisać, no to dopisuję sobie jakąś prozę, nie, bo mnie naszło. Także to jest normalny, porządny edytor tekstu. Także mogę sobie tutaj pisać, co mi się żywnie podoba. Dwóch moich dyplomantów napisało w Visualu pracę magisterską, tak, żeby nie było. Dlaczego? Bo to była praca projektowa, miał kupę schematów, a tutaj ktoś do mnie coś napisał, tak? No to się pracujemy. Na ten moment nie mam uwag. No to jak nie mamy uwag, to w takim razie załatwiamy sprawę. Jak nie ma uwag, to ja sobie piszę generalnie OK, zamykam wątek poboru, tak? Sprawa rozwiązana, diagram jest poprawny, klient nie ma uwag, tak?
I teraz tak, ta dokumentacja w dowolnym momencie wyjedzie ode mnie, ta dokumentacja w dowolnym momencie, zapisuję ją na przykład jako PDF w folderze, ten folder się replikuje, raport, ten folder się replikuje, także wygenerowanie PDF-a zajmuje, jak widzicie, sekundy. No i mam raport z analizy, jest PDF, wysyłam klientowi PDF-a, coś tam pogrzebałem, zaktualizowałem, słuchajcie, w ogóle nie żonglerna, żadnego przeklejania do obrazku, żadnego szczytywania przez 15 ludzi. To wszystko się dzieje, tak? Ładnie. Karolina teraz ten dokument ma u siebie, bo jak ja tylko nacisnę, jak ja tylko to zaktualizuję na serwerze, dobra, przekazujemy na serwer, uwzględniać zmiany, oczywiście uwzględniamy zmiany, tak? Poszło na serwer. W związku z tym możemy teraz popatrzeć na te nasze diagramy. Tylko mogę powiedzieć, że to jest nasz zesłania tutaj. Mamy ten model procesu. Ja mogę powiedzieć teraz Karolinie nowy wątek. Jak ty tu się nazywasz? Że ja cię nie widzę. A, bo zaraz zrobimy odpowiedź, tak? Przywołam szybko wszystko. Teraz tak, jeżeli... A, bo ty tu jesteś. Przepraszam. Ja mogę powiedzieć Karolinie, okej, okay, to ja załączam ci, mój kliencie, ten raport z analizy. Przekazuję zaktualizowaną dokumentację. Otwieram wątek. Karolina będzie miała, ona dostanie u siebie na podobnym ekranie tego spinacza, ona sobie to kliknie i sobie go pobierze. Tak to działa. W każdym momencie na tej dokumentacji macie tak jak sobie, przynajmniej tutaj mówię tak, mamy autora, mamy datę, automatycznie postronicowane, numer rewizji. Jest, dokument jest cały czas aktualny. On nie jest w stanie być nieaktualny. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego spawrać. Jak tylko pilnujemy zasad, tak? Przy repozytorium nam dokładnie pokazuje, odwzorowuje nam strukturę projektu. A, chcemy dać słownik. No powinniśmy dać słownik we wstępie. No to w modelu biznesowym ładujemy słownik, jeszcze żeby ładnie wyglądał. Zmieniamy go na drugi poziom hierarchii. Słownik biznesowy jest bardzo fajny. Zmienimy może nazwę na biznesowy słownik pojęć. Biznesowy słownik pojęć. OK. Gdybym tam te definicje pisał, to by się pojawiły, tak? Czyli gdybym był porządny, to tutaj byłoby na przykład jakaś definicja tego pojęcia, tak? Co to znaczy? Jest, pojawiła się, tak? Czyli mam biznesowy słownik pojęć, mam model procesu, mam skojarzone, sprawdzamy, czy to się ładnie jakoś tam domyka, no to mamy kilka tych diagramów, to mogło być więcej, tak? Sprawdzamy śladowanie, macierze kontrolne, bardzo wygodna rzecz, bo pamiętamy, że projekt może być duży, tak? No to sprawdzamy, czy mamy mapowania z aktorów. Czy są jacyś aktorzy niezmapowani na przykład na pulę, tak? No i tutaj interesuje nas związek pod tytułem śladowanie. No to zobaczmy, co z tego wyjdzie. No to mamy, OK. Jest. Nie ma aktorów, którzy nie mają przełożenia na pulę. W procesie odwrotnie. Gdybyśmy chcieli zrobić drugą macierz kontrolną, no to sprawdzamy, czy mamy zamapowane wszystkie aktywności na przypadki użycia, tak? No bo jeżeli wiemy, że zakresem projektu jest coś tam, w jakimś projekcie, procesie mają być ci ludzie wsparci naszymi tymi use case'ami, no to znowu ciach, macie śladowania, sprawdzamy, OK, wiemy. Przypadek użycia zwrot zamapowany na zwrot, wydanie książki, no wydanie książki, tak? Czyli no, załóżmy, jakbyśmy zmieniali nazwę, na przykład na wydawanie książek na use case'ach, być może komuś się nie podoba, no to tutaj zmieniamy na wypożyczenia. Zmieniamy na wypożyczenia.
I teraz tak, wiemy, że wypożyczenia i zwroty to będzie ten sam formularz. To żeby nam nic nie poginęło, robimy prostą rzecz. Podpinamy ten przypadek do życia, przyłączamy go do wypożyczeń, czyli z dwóch robię jeden. On teraz w tej chwili scali dwie dokumentacje. Tą jedną mogę w tym momencie spokojnie wyrzucić, bo na razie mam jeden wypożyczenia. My wiemy z kontekstu, że wypożyczenia również wypożyczenia i zwroty obsługujemy tą samą opcją, tak? Dobra. Sprawdzamy, jak na nasze kwity, aktualizujemy. Wszystko jest ładnie zaktualizowane, nic nie poginęło, wszystko działa. No i idąc tym tropem, możecie zrobić 50 stron, 100, 200. Nie ma to absolutnie znaczenia. Natomiast to, że my tutaj możemy mieć, ja takich dialogów z klientami mam masę, tak? Bo tutaj Karolina mi odpisała, że dostała, ja piszę, że OK. Teraz znowu mogę ten wniosek, ja jako autor mogę ten wątek zamknąć i mam spokój, tak? Tu tak, żeby nie być gołosłownym, bo tutaj jak ktoś podgląda, słuchajcie, ja w tej chwili mam dwa projekty w toku na etapie analizy i dwa na etapie nadzoru autorskiego. To są moje dialogi z klientami. Ja siedzę 1500 kilometrów od Polski, a niedawno siedziałem w Warszawie i zdalnie robiłem KGHM-y jakieś tam w Lubinie czy pod Krakowem i do klienta. Ja z jednego miejsca prowadzę jednocześnie kilka projektów. Spotkania online mam bardzo rzadko, bo prowadząc komunikację asynchroniczną, tak naprawdę ludzie do mnie piszą i ja do nich. Nie mam z tym żadnego problemu. Jest to wszystko bardzo ładnie poukładane. Dokumentacja nie jest w stanie być zła, bo jeżeli ja w 100% wszystko piszę tutaj, to ten dokument, on nie jest w stanie być nie... Jak, jeżeli ktoś mi mówi, że te kwity mają być spójne, kompletne i niesprzeczne, to tego tutaj się nie da zepsuć. Jak ktoś bardzo chce, to mu wygeneruje Worda, tak? Tego nie będę robił. Jak bardzo lubię, tak? Standardowo wysyłam PDF-y, tak? Także jeżeli chodzi o narzędzia case, przede wszystkim mamy repozytorium. Musimy to ładnie, ten model, tu może być 5 zakładek, będzie 50 przy wielkim projekcie, ale tu powinien być porządek. Tu jest serce całego systemu. My na podstawie tego tworzymy te diagramy, których jest ileś tam, tych diagramów jest ileś tam. Mamy narzędzia case, dają nam tak, dają nam możliwości robienia diagramów, UML-e, BPMN-y, co tam chcecie. Narzędzia case, na przykład, nie, pewnie nie wszystkie, to jeszcze parę innych, dają nam narzędzie do analizy tekstowej. Ten dokument to jest normalny edytor tekstu. Także gdyby było prawdą, że ja muszę mieć tekst źródłowy, no to szybciutko włazimy do dokumentacji, jedziemy na koniec, wstawiamy koniec strony, wstawiamy informacje, załączniki, wstawiamy informacje, załączniki, aha, to powinien być rozdział, ok, i tu mamy analiza tekstowa, jednym z załączników jest tekst źródłowy, tak, ja go tylko zamienię, żeby mi hierarchia pasowała, jest OK, sprawdzam spis treści, mam załączniki, teksty źródłowe, tak, myk, myk i poszło, tak, bo klient stwierdził, że on chciałby widzieć w załączeniu teksty, które ja mu do analizy wysłałem. Mówisz i masz, tak, nie masz do tego problemu. Ja mogę ten tekst przeedytować, to jest pełnowartościowy, bardzo porządny edytor tekstu, tu można kupę fajnych rzeczy robić, ja, uwierzcie mi, mam nadzieję to widać, ja nie używam Worda od prawie 10 lat. Dlaczego? Bo mi się nie chce przepisywać i przeklejać JPEG-ów. I teraz jak ten mój ulubiony przykład. I teraz sobie wyobraźcie, że sobie siedzę na spotkaniu, bo tam do tego KGHM-u jednak jeździłem tam te 2-3 razy w roku w Korywach. Ja zrobiłem 4-letni projekt w KGHM-ie, przygotowanie firmy do wdrożenia systemu zarządzania utrzymania ruchu zrobiłem zdalnie z Warszawy, w ten sposób. Oni dokumenty dostawali ad hoc, a jak już jechałem na warsztaty, bo był deweloper, to autentycznie było tak, siedzimy jeden dzień, jakieś tam ustalamy jakieś zmiany, jeżeli w ciągu jednego dnia ustaliliśmy 4-5 zmian, moja dokumentacja ma 200 stron, a te zmiany się przekładają na ileś tam fragmentów tekstu i diagramów, no to ja przed wyjściem, jak się mnie pan Krzysztof pyta, panie Janku, no kończymy warsztaty, proszę nam powiedzieć, kiedy dostaniemy zaktualizowaną dokumentację. Ja mu mówię za 5 minut. A 8 ludzi od dewelopera
czołówka tego kraju. No wie pan, panie Krzysztofie, potrzebujemy 7-8 dni zaktualizowanej dokumentacji, a też mieli 200 stron. Tylko u nich na początku był tak, autor, drugi autor i kontroler jakości. Wszystko było w Wordzie, a obrazki przyklejali ze Sparksa i z Miro. Czyli ja nie wystawiłem faktury za aktualizację dokumentacji, a tamta firma wystawiła fakturę na prawie 10 Mondays, tak? Trzech ludzi kilka dni siedziało nad kwitami. Nie wiem, czy tam w tym KGHM-ie siano nie gra roli, ale ja wolę mieć swoją marżę i się obcyndalać. Ja w tym czasie zrobię drugi projekt. Po drugie, mam gwarancję, że ja nie muszę zatrudniać żadnego czytacza dokumentów, tak? Bo to narzędzie jest po to, żebym ja nie musiał robić żmudnej benedyktyńskiej roboty. Także tak powstaje dokumentacja w projekcie, który jest prowadzony z wykorzystaniem narzędzi CASE, tak? Możemy sobie to przeformatować. Jak ktoś lubi sobie tam, nie wiem, może sobie czcionki pozmieniać, może kupę rzeczy pozmieniać, tak? Nie jest to może aż tak pełna swoboda jak w Wordzie, ale to narzędzie nie do tego służy. To narzędzie służy do tego, żeby się wziąć za robotę i coś fajnego zrobić, tak? Dobra, także to by było na tyle dzisiaj. Jak ktoś chce o coś zapytać, to jak najbardziej pytajcie. Tyle byłoby na dzisiaj. Okej, dobra. Mam nadzieję, że sprowokowałem was do tego, żeby się zastanowić, jak pracujecie. Jak się ktoś z was zapyta, dlaczego tam jakaś inna... Słuchajcie, ja nie jestem jedynym użytkownikiem na świecie tego systemu. Tak jak ja, pracują tysiące ludzi na tej planecie. Wystarczy tylko chcieć się tego nauczyć. Uprzedzając pytanie, ja tego software'u nie sprzedaję, żeby nie było jasności, nic z tego nie mam. Jestem takim jakby w tej chwili merytorycznym partnerem Visuala. Nie dostaję za to złotówki, za licencję muszę zapłacić, żeby nie było. Ale co wam mogę powiedzieć? Ja między innymi od nich wiem, że to ile ludzi i jak tego używa. Tak? Ludzie tego na świecie używają, naprawdę. Ten software ma jeszcze jedną fajną zaletę, już tam nie będę pokazywał. Ja mogę pracować w dowolnej ilości języków, bo jest tam w menu przełączanie języka, nie tylko menu, ale ja mogę mieć na jednym diagramie, każdy diagram może mieć jednocześnie równolegle prowadzonych kilka wersji językowych. Powiem szczerze tak. Enterprise powstał w latach 90. Jest bardzo siermiężną aplikacją, która repozytorium ma na bazie relacyjnej. Dlatego pewnych konstrukcji w Sparksie nie da się zrobić na diagramie. Na przykład nie da się na diagramie umieścić tego samego obiektu z repozytorium dwa razy. Jeżeli chodzi o ergonomię, to Spark jest chyba najgorzej, najmniej ergonomicznym produktem, jaki znam. Bo ja kiedyś używałem Sparksa, to niecały rok, bo jak tylko to miałem kontakt z Visualem, to się przestawiłem. Visual ma wersję webową. Znaczy w wersji webowej wersja webowa ma niektóre ograniczenia związane z pracą z repozytorium, bo niektóre elementy śladowania i tak dalej są niedostępne w wersji webowej. Wersja webowa nie ma generatora raportów. Także wersja webowa jest o tyle fajna, że można jej używać na bieżąco do szkicowania diagramów, ale zarządzanie samym projektem musi się odbywać z klienta, bo to działa troszeczkę tak samo. Słuchajcie, panie Jacku, to nie są odważne tezy. Ja po prostu cytuję studentów, których mam. Oni być może się na czymś nie znają. Ja mam co roku 50 studentów na studiach podyplomowych i ja mam wiedzę o Sparksie od nich, bo ja go nie używam od 10 lat. Także tu proszę o wybaczenie, bo ja wiem, znaczy ja mogę uruchomić. Znaczy się, u mnie jak student przychodzi, to zajmuje mu 5 minut uruchomienie wizuala i jest zdatny do pracy, tak? A dwóch studentów, którzy pracowali kiedyś w Siemensie, żeby odpalić od zera Sparksa na swoim notebooku, potrzebowali pół dnia, żeby skonfigurować pluginy, tak? No, ja nie chcę teraz, absolutnie daleki jestem od dyskusji pod tytułem wyższości świąt Bożego Narodzenia Świętej Nocy. Ja po prostu jestem wiernym obserwatorem studentów na studiach podyplomowych. Miewam czasami okazję współpracować, znakomita większość, żeby nie było niejasności. Sparks jest dużo bardziej popularny niż na przykład Visual, tak? Jeżeli chodzi o klienci, dokumentacja na serwerach w Hongkongu. Jak ja sobie z tym radzę? W bardzo prosty sposób. Producent wystawia wam certyfikat, że przechodzi regularnie audyty bezpieczeństwa, a dokumenty, które ja tam trzymam, u nich są kodowane. Także oni tam
w tym Hongkongu, to pomijając to, że mają lepszy backup niż mój, to oni w tym Hongkongu mają tam po prostu kupę sieczki, tak? Ja zanim rozpocząłem współpracę z KGHM-em, a używałem właśnie Visuala z tym serwerem, to ja musiałem poczekać 3 tygodnie, aż ten Wydział do Spraw Bezpieczeństwa Informatycznego w KGHM-ie skończy korespondencję z producentem i dostanie komplet certyfikatów i upewni się, że to jest bezpieczne, bo to jest bezpieczne, tak? Po prostu te pliki są tam zakodowane, tam jest kompletna sieczka. Nie ma w tym nic niebezpiecznego. Po drugie, pliki zawsze mają wersję u mnie na dysku, no i kopię na serwerze. Także nie ma czegoś takiego, że ktoś zgasił serwer i mi coś zginęło, bo z Visualem jest jeszcze jedna zaleta. Otóż Visual pracuje offline'owo, tak jak programiści na GitHubie. Nie ma takiego zjawiska, że ktoś mi powiesił bazę na Oracle'u i 10 ludzi na Spark się zdechło, chyba że mają swoją lokalną kopię i zaczyna się zabawa, tak? Tylko do tego są wszystkiego w Sparksie pluginy. Może ja kompletnie się na tym Sparksie nie znam. Powiem tak, pracochłonność ludzi, którzy pracują na Sparksie, jest daleko większa niż użytkowników na przykład Visuala. Bo ja nie muszę robić nic, ja nie mam żadnego plugina. Kupiłem sobie wersję Professional. Student jak przychodzi na uczelnię, odpala tego Visuala pierwszy raz w życiu i po 10 minutach jest pełnoprawnym i dosyć sprawnym użytkownikiem na laboratorium. Uczelnia, na której pracuję, dawno temu robiła przymiarkę do Sparksa i zrezygnowała, bo jak to się mówi, szkoda było czasu, nafty i pieniędzy. To nie jest moja fobia w stosunku do innych narzędzi. Ja po prostu od 15 lat nie mam powodu, żeby zmienić narzędzie, a jestem strasznie leniwy. Ja pracuję sam, ja mam naprawdę kupę roboty z tymi kwitami. Znaczy kupę w sensie tam, ja muszę myśleć, tak? Ja nie mogę się, ja jak na przykład zmieniam komputer, to mi przesiadka na nowego notebooka zajmuje 10 minut. Odpalam, jak dla mnie, Windowsy, ściągam sobie Visuala, instaluję, podpinam się do serwera, 10 sekund i jestem w domu. Nic nie muszę robić. Absolutnie nic. Także to są długie dyskusje. Tak mówię, nie ma sensu dyskusja, które z tych narzędzi jest lepsze. Dyskusja ma tylko, że jeżeli ktoś się mnie pyta, to mówię tak, spróbuj 2, 3, 5, oceń swoją własną efektywność, wydajność pracy i podejmij decyzję. Bo niewątpliwie wszystkie te produkty się rozwijają, tak? Dla mnie istotna jest tylko jedna rzecz. Nawet gdyby było prawdą, że ja kompletnie nie ogarniam tego Sparksa, co pewno jest, co jest dzisiaj prawdą, bo ja go ostatni raz używałem jakieś 10 lat temu, natomiast ja mam takie porównanie, tak? Jest sobie użytkownik Sparksa, jakiegoś Adonisa, jakiegoś Arisa, przychodzę ja albo ktoś inny z Visualem i ja widzę, ile komu zajmuje wykonanie tej samej roboty. To jest problem. Ja mogę nie mieć pojęcia, czym się różni traktor od poloneza, ale jeżeli ja będę po miesiącu świadkiem tego, że oranie pola polonezem zajmuje 14 razy więcej czasu niż traktorem, to ja nie będę się wdawał w dyskusję na temat tego, czy ten traktor ma, czy nie ma klimatyzacji. Ja powiem, że w tych konkretnych warunkach nie będziemy stosowali do prac polowych poloneza, bo to jest 10-krotnie bardziej pracochłonne, tak? I mnie nie interesuje to, czy ten kierowca jest do kitu, tylko sprawdzam u innych kierowców i tyle, tak? Słuchajcie, nie wdawajcie się nigdy w dyskusję na temat narzędzi, ja też nawet znaczy się o zachwalaniu, tak? Po prostu sprawdzajcie, ile co zajmuje wam czasu. Jedynym kryterium, nie tylko w branży informatycznej, jest efektywność pracy. Gdyby jakieś narzędzie z Marsa dawało mi większą efektywność pracy, to pewnie bym się przesiadł. Tak jak się kiedyś przesiadłem z MS Visio. Bo moja historia była taka. Zaczynałem w latach 90. od MS Visio. Bardzo długo go używałem, tak? Odkryłem, że są jakieś narzędzia CASE. Od znajomych się dowiedziałem, że jest Spark, bo wtedy w zasadzie Spark rządził, jeżeli chodzi o ilościowo na rynku. Nadal tak jest. Wziąłem tego Sparksa. Po 3 projektach narobiłem się. Był taki moment, kiedy mając projekt dla Echo Investment, stwierdziłem, że kurka wodna, ja mam bez przerwy dokumentację do aktualizacji. Tej dokumentacji było prawie 100 stron, a to był CRM i zarządzanie projektami. Dosyć dużo skomplikowanych diagramów, tak? I stwierdziłem, że po prostu nie, a mam umowę o dzieło, bo ja generalnie nie podpisuję umów czas i materiał. Nienawidzę tych umów, moi klienci też. Ja nigdy nie siedziałem z Jirą, nie klepałem w piątek. Ja nie jestem typem, który w piątek zmyśla do Jiry, co robił w poniedziałek i wtorek, bo moi klienci tego też nienawidzą.
Ja się umawiam, że w ciągu 3 miesięcy zrobię analizę i po bólu. Także siedząc w nocy w hotelu Łysogóry chyba w Kielcach, stwierdziłem, że albo będę miał potężną wtopę na projekcie dla Echo Investment, albo zmienię narzędzie. I po prostu w ciągu nocy wygooglałem na pałę tego wizuala, stwierdziłem, że jest całkiem strawny, zrobiłem pierwsze dokumenty i po projekcie dla Echo powiedziałem tak, nie wrócę do Sparksa, nie ma takiej możliwości. Nie dlatego, że... A miałem trochę tam robótek niezrobionych. Także absolutnie, jak ktoś tego Sparksa używa i ma wprawę, to nie go używa. Absolutnie nikogo nie namawiam do rezygnacji ze Sparksa, żeby nie było jasności. Po prostu na rynku jest wybór. Jest wybór na rynku, tak? Dla mnie kryterium jest koszt projektu. Absolutnie nic się nie liczy. Absolutnie nic się innego nie liczy, ale ja tak mam, tak? I po drugie, ja mam też świadomość, że znakomita większość Was pracuje gdzieś w jakiejś firmie, pracodawca Wam kupił jakieś tam narzędzie, patrzeć które, i Wy nie macie na to wpływu. Natomiast ta dzisiejsza prezentacja nie miała na celu promowania wizuala. Cel był taki, nauczcie się używać tych narzędzi CASE, wyciśnijcie z tego na maksa wszystko, tak? Przede wszystkim nauczcie się robić modele i nauczcie się używać generatora dokumentacji, żeby już nie dziubdziać w Wordzie, bo to jest 70% waszej roboty. 70%, tak? Ja bym powiedział, klient za to płaci. Okej, niech sobie klient płaci, jak tak w waszej firmie jest, ale ja wolę siedzieć, ja w ogóle skończyć robotę po 4 godzinach i się obcyndalać i w nocy się przespać i siedzieć po nocach i dziubdziać te Wordy, tak? Tym bardziej, że i tak do JIRY nie wpiszecie nigdy 16 godzin na dobę codziennie, bo to jest awykonalne. Nikt tego nie łyknie. Także generalnie zachęcam Was do wyrycia na pamięć instrukcji obsługi, manuala Waszego narzędzia, czym by nie było, i wyciśnijcie z niego jak z cytryny absolutnie wszystko. To bardzo, bardzo procentuje na przyszłość. Podkreślam, absolutnie nie było moim celem reklamowanie wizuala czy wyżywanie się na Sparksie, cytaty od studentów, być może kompletnie ja nie mam racji, a oni się nie znają. Nie ma to znaczenia. Wykorzystajcie na maksa swoje narzędzie i nie róbcie tego w Wordzie. No dobra, miało być punktualnie, ale to był komentarz, tak? Także tam jest masa, ja nie pokazywałem wszystkiego, generator procedur do BPMR, tam jest kupa fajnych rzeczy. Nie było to celem spotkania. Manual aplikacji i do roboty. I odstawcie MS Office'a i Miro na bok. No dobra, to Karolina za jakiś czas Wam wypuści ten nagranie. Jeżeli Wasze narzędzie ma możliwość kontaktu online z użytkownikami, to jest zbawienie. Bo ja nie tylko nie używam Worda, ja w projektach w ogóle nie używam maila. Widzieliście, tak? Karolina do mnie pisała, to jest ładnie przypięte do diagramów, ja odpisuję, ja mogę to w dowolnym momencie wyraportować, czego nie pokazywałem, ale mogę. Także jak mnie klient mówi tak, panie Jarku, my tu mamy spór z deweloperem, ja bym chciał wiedzieć, co byście tam na tych diagramach poustalali pół roku temu, ja mu to odsyłam w ciągu 10 sekund. Ładnie, chronologicznie ustalone, ułożone w tabelce wszystkie dialogi, takie jak ja dzisiaj miałem z Karoliną. Także zachęcam Was do tych narzędzi. Nikt nie projektuje Pendolino w PowerPoincie. Używają narzędzi CAD/CAM. Dobry case dla nas, analityków, projektantów, to jest taki CAD/CAM. Jedna osoba, 2, 3 i rządzicie światem z jednego miejsca. Dobra, słuchajcie, bo ja się lubię rozgadać, ale to nie o to chodzi chyba. Dziękuję bardzo za obecność. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to tam pod tą prezentacją odpiszę, tak? Ale jak ktoś ma ochotę do mnie zadzwonić, to trzeba się umówić i czy tam do Karoliny i powiem tak, no my z Karoliną też musimy rachunki opłacać, nie? Także dzisiaj mieliście pokazówę. Jak ktoś czegoś tam ma niedosyt, to zapraszamy na szkolenia. No co ja mogę powiedzieć, tak? A co jeszcze? Jakieś pytania? No na razie nie widzę. Tak mówię, nie było moim celem przekonywanie Was do wizuala. Moim celem było przekonanie Was do używania narzędzi CASE do projektowania, a nie Wordów, PowerPointów i maili. Jak Pana przekonałem do wizuala, fajnie, i tak z tego nic nie będę miał, bo ja tego nie sprzedaję, a wizual mi nie płaci prowizji, tak? Ja jako wolontariusz robię lokalizację tylko, także, ale jak przekonałem i to Panu pomoże, to się cieszę. To co, zwijamy, Karolina, chyba te zabawki już na dzisiaj?
Tak, serdecznie dziękujemy za obecność. Także zapraszamy, postaramy się wrócić z jakimś nowym terminem. Będziemy coś tam pokazywali za miesiąc. Tak, natomiast jak macie pomysły na kolejne webinaria, to piszcie do Karoliny. Tam wymyślimy, jak się jakiś temat powtórzy, to zrobimy. Bo jak nie napiszecie, to sami wymyślimy temat, tak? A jak napiszecie, to temat będzie dla Was. Także dziękuję jeszcze raz i zachęcam. Rozwijajcie się. Do zobaczenia. Karolina, wyłącz to, bo ja nie skończę. Dobrze. Do widzenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.